Wow! Wow! Ale wysoko! Jak jestem już wysoko! Widzieliście, chłopaki, jak... Co wy robicie? Czemu taki bez skaczy na trampolinie? A ty, Tricus, skaczesz na... skaczę na trampolinie, Jestem mistrzem skakania. Co tu się dzieje? Dobra, panowie, mam plan. Zróbmy coś fajnego dzisiaj, co wy na to? Dobra. Taki Ben. Dawaj, może... Pójdziemy połowić ryby. No. A może... Ty, co możemy porobić jeszcze? Nie wiem, zipek, łowienie ryb jest nudne. Weź mu coś fajnego, powiedz. Dobra, co ty na to, że pójdziemy... Polecimy w kosmos! No. To w kosmosie może... jest nudno. No, w sumie racja, nie ma akcji, wybuchy i tak... Wybuchy? Akcja? Mam pomysł. Zróbmy napad na bank. Co wy na to? Tak, napad na bank. Co ty na to? Wszyscy do góry... No. No? Jak to no? To co ty będziesz dobra, robił dobra, wypad! Dzisiaj? Nie, on, nie słuchamy go. Idź sobie, skoro dziś tak. Tam nie rozkazuje, no. Idź, wypad. Chodź, dawaj, dawaj, Tricus, idziemy zrobić napad. Ale będzie kozacko. Stary, bo psy bronią napadu na bank, a nie napadają na bank. A to prawda, no przecież... Ej, właśnie, stary, jak napadniemy na bank, to przecież będziemy musieli być jacyś uzbrojeni, będziemy musieli mieć fajne samochody, do tego karabiny i tak dalej, nie? Musimy się uzbroić. I piękne kobiety, tak, przede wszystkim. O tak, piękne kobiety są najważniejsze w napadach na bank. To co, może pójdziemy do ciebie, co? Bo ja nie wiem, chociaż tak się składa, że akurat u mnie jest coś też fajnego. A co masz? A ty masz jakieś fajne rzeczy w ogóle do napadu na bank? Tak, mam cegłę, bo mój dom zobacz, jest z cegły. To tam, co? Tam jest ten bank nowy wybudowany. Zobacz, on ma wielkiego dolara normalnie na sobie. Ulala. Za moim domem? Kto im dał zgodę? Stary, wiesz, że oni wykupili tą działkę za gigantyczne pieniądze. Nie, bo jakby chcieli, to mogliby i twoją kupić. Wiesz o... Nie ma mowy, bo moja nie jest na sprzedaż. Czy masz jakieś tutaj ubrania czy cokolwiek? Stary, ty tu dobra, nic ho, nie masz. Ho. Patrz, spokojnie, kop to. Co ty robisz? Czy ty idziesz do sekretnego salonu? Czy ty coś zebrałeś? Tak, mam 3 kawałki drewna, proszę. Dawaj, jeszcze jeden. Nie, ale o co ci chodzi? Jeszcze jeden mi musisz dać. Musimy napaść na bank, a wiesz co jest podstawą napadu na bank, prawda? No tak, przebranie. Nie, dawaj, patrz, uwaga, uwaga. Będziemy siać postrach za pomocą naszych pał. Nie wierzę, naprawdę. Ha, boom. Naprawdę. No. Nie, dobra, wiesz co, chodź stary do mnie do garażu, ja mam fajniejsze rzeczy. Stary, zobacz co mam tutaj, uwaga. Pyk i... O, skąd ty masz taki garaż? Co ty na to? Właśnie możemy wykorzystać jedną z tych zabaweczek do naszego napadu. Co ty... O, co się dzieje z twoją peleryną, stary? To nie jest normalne. I poza tym powinieneś usiąść na miejscu prowadzącego. Zobacz na to! Czekaj, rolnik szuka żony. Oh yeah, siema laseczko. Ej, co się dzieje dziwnego z twoją peleryną, stary? Ja ty zaraz odlecisz. O to chodzi, to mnie napędza. Dobra, stary, to jest moja hala. A są też inne hale. Jest inna hala, z hala i składu, którą możecie zobaczyć u Ernesta na kanale. Ale co ty tutaj trzymasz? Stary, tutaj jest wszystko, czego potrzebujemy. Każdy sprzęcior, jaki jest potrzebny do napadu. Dobra, co według ciebie najlepiej pasuje do napadu? Może byśmy polecieli... może lepiej nie. A może samolotem, albo możemy wykorzystać mój tajny projekt, stary. Zobacz na to, chodź, chodź, chodź. Tylko nikomu nie pokazuj i nie mów o tym, że to tu jest. Zoba na to. Uwaga, uwaga, uwaga i... Lecz, ty amatorze! Wow! Ty amatorze! Zobacz, zostaw to! Wychodź z tego! Zostaw to, zostaw to. Co? Trochę dyskrecji, jeżeli chcesz napaść na bank, to musisz mnie obserwować, albo bardziej... Nie, czekaj, wrócę za sekundkę, okej? Okay? Raz, dwa... 3, 4, 5. Elo! Wow, ale kozacko! Stary, i tak wiadomo, że to ty. Masz twarz odkrytą. Nie wiadomo, może właśnie teraz jestem policjant Tricus do usług. Czy ktoś napada na ten mocne bank? Nie, na mojej służbie. Mocne to jest. To teraz moja kolej. Ja też muszę się iść przebrać. Zaraz wracam. Czekaj, nie podglądaj, jestem tutaj za tym. Uwaga. I... A, dobra, i co ty na to? Co? Fajnie. Chyba masz czekoladę na mordzie. Nie, to jest maska, stary, żeby mnie nie poznali. No dobra, no nic. W każdym razie bierzemy furę. Ja proponuję, żebyśmy wzięli jakąś najlepszą, a najlepsza tutaj ze wszystkich to jest oczywiście ta furka. No i dawaj, lecimy na napad. Lecimy. Nie, teraz tak zupełnie poważnie biorę tego. Jedziesz ze mną, czy jedziemy sami? Tak. Serio? Nie zatankował mi nikt? No dobra, i teraz ile jest paliwa? Lecimy do pełna po prostu. Zobaczmy. Uuu, jak dużo on żre. Ja nie wiem, czy to jest dobry opłacalny. O nie, to nie jest ekologiczne, zipek. Gdzie moja Tesla? Ale stary, będziemy mieli pieniądze za chwilę, żeby kupić więcej paliwa. Otwórz garaż. Gdzie ty drugi jedziesz, garaż. Stary? Oj, co ty robisz?
Oj, oj, wracaj, ten samochód nie skręca. Jedziemy, dobra, let's go. Otwórz garaż. Tamten był otwarty. Ej, już jest otwarty, chodź. No czekaj, czekaj na mnie, no nie no. Zipek, ile można czekać, no to już jest podejrzane. Co podejrzane jest, że podjeżdżasz taką furą, normalnie wjeżdżasz prawie że do banku. Stary, miałeś tam nie zaczekać. Ale dobra, nie kłóćmy się, stary, no, let's go. Dobra, dobra. Robimy napad. Dzień dobry, chcielibyśmy kupić coś. Dzień dobry. Kurde, chcieliśmy oddać wam wszystkie pieniądze, które mamy, tak jak lubicie. Oczywiście, oczywiście. To na nazwisko Bumbersztyc. Jasne, już wyjmuję papiery, chwilka. Dobra. Stary, jak się robi napady? Co ja mam teraz zrobić? Dobra, patrz i się ucz. Dobra. Dzień dobry. Dzień dobry, proszę nie wychodzić tutaj za kasę. Proszę pana. Proszę wrócić na Chciałem swoje miejsce. Chciałem oznajmić jedno oznajmienie oznajmujące. To nie jest dobry pomysł. Uwaga! To jest napad! To jest napad! Proszę tam zostać i nie wychodzić. Właśnie, otóż to. Proszę się nie ruszać, bo inaczej dostaniesz za swoje. Dobra, nie gadaj do niego, on już się nie odezwie i tak. Dobra. I co? Wchodzimy. Wow! Ile kasy! Wszystko nasze! Co ty mówisz? Ula, to jest takie łatwe? Ej, co? Słyszałeś to? Alarm! Odpalili alarm, stary! Co o jest nie, czekaj, zamykamy, zamykamy. Zamykamy, chodź, albo chodź, siebie zamykamy? Tak, myślę, że to jest dobry pomysł, żebyśmy siebie zamknęli. Stary, zbieramy to, czy co robimy? Będzie to nas spowalniać. Dawaj, bierzemy to wszystko, bierzemy to wszystko. Dobra, dobra, oto. Dobra. Zabieraj wszystko jak się da. Ile udźwigniesz, stary? Tyle bierzemy. Dobra, stary, tylko co teraz? Słyszałeś? Coś przyjechało. Dobra, Zipek, nie przejmuj się, masz farta dzisiaj. Halo, policja. Jak? O nie! Policja przyjechała. Dobra, tam co? Dobra, jesteście otoczeni, nie macie szans, poddajcie dupa się. Dupa tam, sam jesteś otoczony, dobra. Właśnie, sam jesteś otoczony. Co? Chodź, szykowałem się na to od roku, patrz. Co? Uwaga. Co? Chodź za mną. Co to jest? To jest tajne przejście na wypadek, gdyby policja po nas przyjechała. A tutaj co jest? Tu jest pewnie kolejne wyjście, tak? No, nie będę dwa razy o kurde, powtarzał. Tak, zamykamy. Wychodźcie z rękoma w górze. Stary, chodź na chwilę, chodź, zobaczymy co się stanie. Dawaj, otwieraj. Okej. Okay. Halo, policja! O! Co jest? O! Przy samych drzwiach, zamykaj to! Dobra, gadamy przez drzwi. Halo, mamy wszystkie pieniądze i możemy im zrobić krzywdę, proszę odejść od sejfu. Komu chcecie niby zrobić krzywdę? Pieniądze zostaną skrzywdzone. Proszę odejść od sejfu. Słyszysz? Panie władzo. 02 do 01 mają pieniądze. Dobra, stary, co teraz? No z samymi patykami na policję? Co? Spokojnie. Co halo, policja, słyszysz mnie? Słyszymy was. Jeden ruch i wszystkie pieniądze zostaną spuszczone w kiblu. Dokładnie, bo on tu postawił kibel. Normalnie stoi w sejfie. Zobacz co pan. Widzisz? Widzisz panie? Patrz tu pan. Widzisz? Kibel. 02 do 01 należy się wycofać. Puszczaj to wszystko, stary. Widzisz? Co zawsze działa. Nie, dobra, dobra. Stary, teraz używamy tajnej podpuchy. Wchodzimy tu do środka i mu otwieramy. Uwaga, go! Okay, ja się schowam w ścianie. O, taki stary. 02 do 01, wchodzimy. Ty, zobacz, zobacz tutaj. Patrz, 02, nie ma ich. Co mam robić? Dokładnie, nie ma nas. Co za matą? Nikogo w środku nie ma. Złodzieje uciekli, musimy ich gonić. Wzywam wsparcie. Kurde, ej, stary, wsparcie i pojechali chyba. Chodź, zobaczymy. Dobra, dawaj, musimy uciec teraz. Gdzie on jest? Dobra, okay. Nie... pojechał, patrz. Udało się. Ej, nie zabrali naszej fury, dobra. Uważaj, stary. O, o, o! Oni tu wszystko patrolują, Zipek! Ej, to było bliskie! Tam się jeździ, dobra! Wskakuj do fury, lecimy, spadamy stąd! Mamy pieniądze! Dobra, prowadź! Szybko! A nie, dawaj, to do ja, tyłu. Sorry, dobra. Patrz, policję, mamy na go ogonie! Gonią nas, stary! Uciekaj! Spokojnie! Ja nas stąd wyciągnę! O kurde, jestem licencjonowanym kierowcą! Ej, gonią nas, naprawdę nas gonią, stary! Są tuż, tuż za nami! Dobra, musisz się jakoś schować, cokolwiek. No dobra, tak naprawdę nie potrafię prowadzić. Ej, może tutaj z powrotem? Nie, nie do mojego domu! Wszystko straciliśmy, nie! Dobra, stary, wysiadaj! Nie, to jest najgłupszy pomysł ze wszystkich! Zamykaj ten garaż, szybko! Szybko, szybko, zamykamy ten garaż, stary! O nie! Policja! Policja! Ręce o nie! Do góry! O poddajcie nie! Się! Jesteście otoczeni! O-o! Dobra, rzucam. Ręce za głowę. I na kolana. Dobra, już. Przepraszamy, panie władzo. Mamy ich. To nie my tak naprawdę. To nie byliśmy my. Nie. To jeżeli chodzi o ten napad na bank, gdzie uciekło napad dwóch gości ze skarbca. Jaki napad to nie na byliśmy bank? My. Był napad na bank, naprawdę? Tak czy inaczej, zostaniecie zatrzymani. Trzeba was...
przeszukać. Nie ma pan dowodów, że tutaj z kibla wypływają sztabki złota, które spuściliśmy w kiblu w banku. Stary, co ty zrobiłeś? Czemu zacząłeś płukać kibel, kiedy on tu przyszedł? Ja pierdzielę. Dobra, oddamy wszystko. A możemy dostać jakiś mniejszy wyrok? To już zależy od sądu, nie ode mnie. Zapraszam do radiowozu. Co jest grane, stary? Od kiedy tutaj jest taki wielki komisariat policyjny? Co? Stary, to miasto jest skończone. No, też tak mi się wydaje, już nie będzie co robić. Ja pierdzie, panie władzo, wiecie co? My was tutaj nie potrzebujemy. Proszę cię stąd wyjeżdżać, tak. To dokładnie. Jak to? No tak to, normalnie, nie potrzebujemy policji, sami sobie poradzimy. To miasto jest lepsze bez was. Odjeżdżamy. Co wy robicie? Już do celi. Dobra, chodźmy. Nie, totalnie chcieliśmy zaparkować panu furę nic po prostu. Nie chcieliście, tutaj nie proszę, co tak? Tłumaczyć. I tutaj tak, ale macie wolne samochody, co to ma być w ogóle? Teraz tak i proszę bardzo, o jak pięknie zaparkowany. To może mniejszy wyrok? Was jakoś były zdolne złapać. Żaden mniejszy wyrok, zapraszam do celi. Nie macie nic do gadania. Dobra, teraz sobie tutaj trochę posiedzicie. Kurde, co jeden to do jest jednej, za cela? Drugi do drugiej. Ja was poobserwuję, a tymczasem idę jeść pączki. Czemu tu na nie razie ma kibla? Trzymajcie się. Właśnie, gdzie jest toaleta? Halo? Nie ma. Stary, co teraz?